Seniorzy muszą szczególnie uważać na grypę. Jej powikłania są bowiem bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób 65+. Grypa jest ostrą chorobą wirusową układu oddechowego. Może przypiekać bezobjawowo, może przypiekać z objawami, a nawet z powikłaniami, które niestety często mogą się skończyć zgonem. Bardzo trudno jest rozróżnić w pierwszej fazie grypę od przeziębienia. Różnic jest kilka i właściwie u lekarza pierwsze co my robimy, to zbieramy wywiad i badamy chorego i wtedy decydujemy, tak, patrząc na całokształt tego pacjenta, na jego wywiad, jak leczymy, jak postępujemy i czym to się może skończyć. W przeziębieniu objawy narastają powoli. Jest to stan podgorączkowy, kaszel, kichanie. Pacjent ma złe samopoczucie, ale nie są one tak wyraźnie nasilone. Natomiast w grypie objawy występują nagle. Wysoka gorączka, w tym zaznaczam, że u starszych osób może ona przebiegać inaczej, tej gorączki wcale może nie być. Może ona być wręcz skąpa objawowa. Tak kończy się, zaczyna się złym samopoczuciem, osłabieniem, bólami mięśniowymi, bólami głowy, czasami zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości. Więc też trzeba na to popatrzeć pod tym kątem, w jakim wieku jest pacjent i jakie ma inne choroby. Bo niebezpieczna grypa jest dla pacjentów z tak zwanych grup ryzyka, czyli małych dzieci, kobiet w ciąży i osób powyżej 65 roku życia, a zwłaszcza jeżeli chorują jeszcze na choroby przewlekłe typu układu oddechowego, astma, PHP, układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba niewydolna serca, cukrzyca, czego jest dużo i w większości osoby, seniorzy nasi, niestety mają tych chorób trochę więcej. W sezonie od listopada do marca warto szczególnie dbać o tą naszą higienę. Myć często ręce, zasłaniać buzię przy kichaniu. Czy jeżeli jesteśmy w dużych skupiskach ludzi, czasami nie mamy wyjścia, tak? Trzeba wyjść do sklepu, pojechać MPK-iem, to starać się izolować w miarę, zasłaniać buzię, tak? Jeżeli sami kichamy, czy obok stoi osoba, która kaszle, to odwrócić głowę. Wiadomo, że trudno się odizolować od osób, no i do miasta musimy wychodzić. Jeżeli zacznie nas, że tak powiem, coś brać delikatnie, czujemy się gorzej, zaczyna się gorączka, to warto przez kilka dni odpocząć, poleżeć w domu, nie wychodzić do ludzi, pić dużo płynów, zwłaszcza z witaminą C, soków i dużo się nawadniać. Na początku należy włączyć leczenie objawowe, czyli takie leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwgorączkowe i obserwujemy. Tylko tu musimy zwracać uwagę na to, jak się czujemy i jak ta choroba postępuje, bo jeżeli nam się wydaje, że czujemy się coraz gorzej, to warto odwiedzić lekarza, zwłaszcza seniorzy, u których te objawy są naprawdę niespecyficzne. Szczepionka to jest główną profilaktyką grypy, tak? Tylko bierzmy pod uwagę, że szczepimy się, żeby skrócić, ewentualnie zapobiec rozwojowi. Grypa jest chorobą niegroźną dla normalnych, zdrowych osób. Ona trwa do tygodnia. Boimy się powikłań grypy i szczepionki są po to, żeby tych powikłań nie było. Do powikłań takich najgorszych to zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, krtani, gardła, oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego, powikłania neurologiczne, zaostrzenia przewlekłych chorób jak PHP, astma, no i niestety zgon. Około 90% zgonów z powodu grypy dotyczy właśnie seniorów. Oni są częściej hospitalizowani, częściej są leczeni i niestety u nich te objawy nie mijają tak szybko, a u normalnego, zdrowego człowieka, że tak powiem młodego, do tygodnia i właściwie jest po grypie, tak? Dlatego te szczepionki są tak bardzo ważne i dlatego lekarz, każdy lekarz mając takiego seniora w poradni powinien zwrócić uwagę, ewentualnie zapytać, czy pan się szczepił, czy pan ma zamiar się szczepić i poinformować, że jest taka akcja, tak jak na przykład u nas w Białymstoku, że dla seniorów powyżej 60 roku życia, dla naszych mieszkańców Białegostoku szczepionki są za darmo. Możemy się szczepić przez cały okres trwania tego sezonu tak zwanego grypowego od listopada do marca. Nie ma znaczenia, czy zaszczepimy się w marcu, czy w kwietniu. Warto o tym myśleć wcześniej. Raz, że te szczepionki bardzo szybko niestety się kończą, a dwa, no, że zapobiegniemy tak, że coś złapiemy w międzyczasie. Jedyne takie przeciwwskazanie to alergia na alergen białka kurzego. To jest rzadko się zdarza. Z reguły ci pacjenci już mieli szczepionki, nawet innego typu i tak naprawdę jedynie silna reakcja jest przeciwwskazaniem, a możemy bezpiecznie szczepić według najnowszych wytycznych nawet osoby, które są na to uczulone. Jesteśmy jednostką szpitalną, powstaliśmy rok temu. Powiem tak, mamy pacjentów, rosnąca grupa pacjentów, mamy też prężnie rozwijającą się też kadrę, tak? Szczepionki w tym roku, ponieważ dopiero rok jesteśmy, szczepionki w tym roku zamówiliśmy pierwszy raz. Jest to około 100 szczepionek. Zainteresowanie jest bardzo duże. Telefony się właściwie urywają, pacjenci przychodzą, dopytują się.
i powiem tak, mam obawy, że tych szczepionek być może nie wystarczy dla wszystkich zainteresowanych. Każdy może przyjść, niekoniecznie będąc naszym pacjentem, może nas przyjść, zobaczyć naszą poradnię, zaszczepić się bezpłatnie, nie musi być naszym pacjentem, nie musi wypełniać deklaracji, wystarczy ankieta i takie typowe badanie lekarskie przed szczepieniem. Z jakimi dolegliwościami najczęściej trafiają do przychodni seniorzy? Głównie to są choroby układu sercowo-naczyniowego. Mamy kilkoro pacjentów takich naprawdę poważnie chorych, ponieważ jesteśmy jednostką szpitalną, więc tak powiem wyłapujemy też i pacjenci do nas przychodzą prosto z klinik, tak? I ci pacjenci są naprawdę, powiem tak, ciężcy w prowadzeniu, bardzo skomplikowani. Głównie to jest z układu oddechowego, astma i PHP. To, czego jest najczęściej, ale to chyba w każdej populacji, to niestety otyłość, za którą pacjenci nie uważają, że to jest w ogóle choroba, więc mamy programy edukacyjne dla pacjentów z otyłością, z dyslipidemią, czyli z nieprawidłowym poziomem cholesterolu i z poziomem kwasu moczowego. I właściwie to wszystko od tego, co jemy. Więc edukujemy usilnie pacjentów, monitorujemy ich, wzywamy na badania kontrolne, badamy im BMI, ustalamy dietę. Prężnie działamy pod tym kątem. Powiem tak, mamy czas, dbamy o naszych pacjentów i staramy się, żeby z każdej strony byli zabezpieczeni. Zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, ruch, tak, aktywność, którą właściwie mamy za darmo. Wystarczy wyjść za próg i zrobić 30-minutowy spacer. Nic nie musimy płacić, nie musimy kupować leków, które są de facto bardzo drogie. Nie wszystkie są refundowane, nie wszystkie są za darmo dla seniorów. Wystarczy wyjść na spacer. Czy warto stosować produkty typu light? Na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć dietetyk. Gdy podejmiemy decyzję o odchudzaniu, o tym, że chcemy zmniejszyć naszą wagę, bardzo często w naszych lodówkach lądują i gromadzimy produkty typu light, slim, fit, które krzyczą aż do nas, weź nas, gdy jesteś na diecie. Czy to dobry pomysł? I tak i nie. Produkty typu light rzeczywiście mają mniejszą zawartość tłuszczu, bo najczęściej właśnie tłuszcz jest ograniczany i zmniejszany w tych produktach, serkach, jogurtach, twarogach. Ale pamiętajmy, że jeżeli coś jest zabierane, coś musi zostać włożone w to miejsce, czymś to musi być uzupełnione. Bardzo często jest to woda oraz konserwanty i cukier. Cukier jest naturalnym konserwantem, dlatego też często jest to zastępowane, żeby też ten smak był lepszy, konsystencja. Dlatego uważajmy. W przypadku seniorów pozbawienie produktów nabiałowych tłuszczu wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ jeżeli nie mamy tłuszczu, witamina D, witaminy z grupy A nie rozpuszczą nam się, nie rozpuszczają się, bo one właśnie reagują i rozpuszczają się w tłuszczach. Również wapń przez to, ponieważ nie będzie tam witaminy D, nie będzie się odpowiednio wchłaniał do naszych kości. Dlatego w przypadku szczególnie seniorów jest to niewskazane, ponieważ jak wiemy, powinniśmy dbać o nasz kościec, seniorzy szczególnie. Dlatego jeśli chodzi o tą grupę, polecam raczej produkty pełnowymiarowe, nie light, nie slim, ale na przykład wybierajmy produkty półtłuste, a nie koniecznie tłuste. Produkty light, slim wcale nie są niskokaloryczne, dlatego bardzo proszę, abyśmy czytali etykiety, porównywali produkt normalny i produkt właśnie typu slim i zobaczmy, jaka jest jego kaloryczność. Możemy również bardzo łatwo wpędzić się w pewną pułapkę psychologiczną, bo właśnie nazwa slim, fit może nas uśpić i spowodować, że spożyjemy pewnych produktów więcej, no ponieważ właśnie są niskokaloryczne i są zdrowe. Ale uwaga, redukcja wagi polega na zmniejszeniu ilości przyjmowanych kalorii. Nie, oczywiście ważna jest jakość tego jedzenia, ale jeżeli spożyjemy 3000 kalorii w produktach slim, to nadal będzie 3000 kalorii, być może za dużo w naszym codziennym zapotrzebowaniu. Dlatego czytajmy etykiety i nie dajmy się oszukać. Miłego odchudzania. Zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych. Oglądaj program Podlaskie Zdrowie od stóp do głów. Zadanie dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.